izolator Bogu chwała w dzisiejszym meczu był bogatszy po prostu o doświadczenie, z którego skorzystał. Dużo takich bezpośrednich pojedynków odbyło się na korzyść drużyny z Bogu chwały. To przynosiło im bardzo szybko stwarzanie przewagi w pewnych sektorach boiska i stwarzanie sobie sytuacji. Tutaj mam na myśli szczególnie tą bramkę zwycięską. Chwila nieuwagi, tracimy bramkę ze stałego fragmentu. Druga bramka też boli bardzo, bo brak komunikacji, brak decyzyjności w szeregach obronnych decyduje o tym, że tracimy bramki. Cieszy natomiast, no, cieszą bramki na pewno naszego 19-latka. Dwie, mogło paść tych bramek więcej. Pozytywne było to, że na trudną sytuację odpowiedzieliśmy, prezentując agresywność w grze i wiarę w to, że możemy tutaj doprowadzić do remisu. Było blisko temu, bo co chwila w polu karnym przeciwnika zagotowało się. Brakowało może znalezienia się takiego cwaniactwa i boiskowego doświadczenia. No, tego dzisiaj nam zabrakło. No, zagraliśmy bez wielu podstawowych zawodników. No, w zasadzie dzisiejszy mecz, średnia tej naszej kadry na dzisiejszy mecz, ludzi, którzy wzięli udział w tym, co tutaj miało miejsce, to 22 lata. No i tego trochę doświadczenia zabrakło. Graliśmy przeciwko przeciwnikowi, który budował swoją drużynę, buduje już od wielu lat, oni kilka lat razem ze sobą funkcjonują, ci ludzie, i są w takim wieku, w którym powinni już odnosić sukcesy. Dzisiaj ich sukcesem była wygrana z nami. Cieszy bardzo to, że my kolejny mecz w zasadzie w tym roku przeciwko jeszcze niedawnemu pretendentowi do awansu toczymy walkę jak równy z równym. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy się pokusić tutaj o pozytywny rezultat, ale tak jak mówię, zabrakło w pewnych momentach takiego cwaniactwa, utrzymania się przy piłce, dokładnego wprowadzenia jej na połowę przeciwnika. No a tych rzeczy to w zasadzie nie nabywa się w zasadzie na pstryknięcie palcami, nie? I tutaj w tym kierunku musimy wiele robić, wiele robimy, żeby nie powielać tych błędów. Także pokrótce to miałbym tyle, jeśli chodzi o to, co tutaj dzisiaj się wydarzyło.